Wjechałem ze Stutowa parę minut temu, po godzinie 8. Pędzę teraz w miarę szybko do Krynicy Morskiej na prom. Plan był taki, żeby jechać dzisiaj do granicy rosyjskiej, ale jednak chyba nie ma sensu, dlatego że ja będę jeszcze na granicy rosyjskiej. Także szkoda chyba zachodu. Noc spędziłem dzisiaj właśnie w Szkutowie. Nocleg umówił mi znajomy Marcin z żoną Olą. Dziękuję im serdecznie za to. Wyprowiantowali mnie na dzisiejszy dzień. Uzupełnili mi bidony. Także jestem, że tak powiem, pod korek z jedzeniem i z piciem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to. Mam nadzieję, że kiedyś się odwdzięczę w jakiś sposób. Wjeżdżam w strefę budowy przekopu na Mierzei Wiślanej. Wszystko fajnie widać. Zawrócę. Kolejna miejscowość, Krynica Morska, gdzie byłem z rodziną na wypoczynku. Teraz muszę poszukać promu, ale to nie jest daleko. Zobaczymy też, jak idę tam. To wszystko pójdzie gładko. Jeżeli nie, no to będę miał problem. Musiałbym wycofać się te 30 chyba parę kilometrów do tyłu. Właśnie wypływamy teraz z Krynicy Morskiej takim stateczkiem turystycznym. Może pani coś powie. Więc jak spojrzycie Państwo przez lewą górę statku, widoczny jest czerwony, charakterystyczny komin do owej latarni należący. Mamy rezerwat Buków na Mierzei. Ten rezerwat utworzono w 1962 roku. Rozciąga się on na obszarze 7 hektarów, bo właśnie na takim obszarze występuje drzewostan bukowy liczący sobie ponad 200 lat. Ale tutaj w miejscowości Kąty Rybackie. Ten rezerwat utworzono już w 1957 roku. Rozciąga się na obszarze 14 hektarów. Tutaj widać już dwie wieże frambolskiej budowli. Nie mamy już prawie półtorej godziny, bo będziemy kończyć ten rejs. Z takich ciekawostek odnośnie Zalewu Wiślanego to, że zalew nie jest zbyt głęboki. Jego średnia głębokość to gdzieś 3,5 metra, więc statek płynący właśnie z Krynicy Morskiej do Framborka musi kluczyć. Przebywa drogę 25 km, gdzie droga w linii prostej wynosi tylko 15 km. Przybijamy właśnie do portu we Framborku.
Okrążenie 4, 45-6. Jestem we Frymorku. Katedra. No, bardzo ciekawe miejsce, ale to już kiedyś byłem. Więc nie będę wchodził. Jechałem już tutaj we Frymborku na ścieżkę Green Velo. Zaraz powinien być jakiś też mor. Trochę taka pogoda niepewna się wydaje, tak jakby miało zaraz padać. Dlatego może to nie byłby pomysł, żeby tu coś w chwilę chociaż wsiąść i zjeść, czy napić. No i pokazuje się słońce. Może nie jest tak źle. No i mamy mor. Pierwszy mor już zaliczony. Powiem szczerze, że fajne miejsce. Taki szałasik drewniany. Jest dojtoj. Papierem toaletowym pachnący. Oby więcej takich miejsc na tej trasie. Teraz takie średnie te płyty, ale to tak to lepsze niż jakieś tam piachy albo bagna. Kurczę, to też człowieka musiało spotkać na takim odcinku, że nie ma żadnych drzew, żeby się schronić. Tutaj w Braniewie złapała mnie ulewa, burza. Czekałem na morze. Na szczęście to był. Sprawdziłem sobie. No i tam nie tylko ja czekałem, ale też inni ludzie. I tutaj stąd. No i co? Czekałem, jadę dalej. Teraz zboczyłem z trasy Green Velo. Troszeczkę tutaj ścinam. Jadę do następnego moru, który jest po drodze. Boję się, że jeszcze burza może wrócić. Okazuje się, że Braniewo to pierwsze miasto i zarazem stolica Warmii. Czyli jest to znaczący punkt. Ale na takiej mapie historycznej.
tamtejszych obszarów. Dobrze, że spotkałem ten mur, sobie go wypatrzyłem, bo burza była naprawdę taka spora. No jakbym tego nie znalazł, no to by było kiepsko. Tak to miałem pewne schronienie nad głową. Nic mi się nie stało, przede wszystkim nie jestem mokry, bo nie jest to najlepsze jechać całym zmoczonym. To mi się trafiła mazurska droga. Jadę 8 km na godzinę. Ojej, dramatik. Fatal. No ale niestety, jeżdżąc po Mazurach, ciężko to zająć się takie drogi. No, wróciłem niedawno na Green Velo. Odwiedziłem znowu mor. Już drugi dzisiaj. No i znowu mi się udało. Przed burzą. Także kolejną burzę, już drugą dzisiaj, przesiedziałem w morze. Także na razie można powiedzieć, że mam szczęście. Nie jest źle, jeszcze nie zmokłem. Tu zaraz powinny być kolejne mory. Przychodzi też czas, gdzie wypadałoby zjeść jakiś obiad. Ale nie chcę mi się stawać za bardzo i robić. Jestem teraz w miejscowości Krzekoty. Zatrzymałem się na takim punkcie, to jest tak zwany mor. To jest miejsce takie przyjazne rowerzystom, gdzie można się właśnie schronić. Chociażby przed burzą, tak jak ja dzisiaj już dwa razy mi się udało w takich punktach schronić. Nie są gęsto rozmieszczone, ale akurat miałem szczęście. Także przeżyłem dzisiaj dwie burze, silny deszcz. Spotkałem już paru ludzi, kilku Niemców. Tutaj przed chwilą też była taka para z Polski, która jedzie do Rucianego Lida. No, tyle. Wyjeżdżam właśnie z kolejnego moru. Tutaj zjadłem sobie obiadek. Gotowałem sobie pire. Oczywiście z kubka. Ruszam dalej. Górawno i Ławieckie, o ile się nie mylę. 17 km mam. No jest godzina 17:30, to powinnam jeszcze dzisiaj tam dojechać. Godzina z hakiem. No i będę musiał szukać. Pies mnie pogonił. Będę musiał uciec. Jest godzina 17:45. W Górowie i Ławieckim zatrzymuję się na mały serwis łańcucha. Muszę go nasmarować, bo po tych wszystkich mokrych trasach, drogach to już bardzo rządzi i bardzo mi gada, jak ja to mówię. Także szybki serwis łańcucha. No i jadę do Bartoszyc. Mam nadzieję, że dzisiaj do tych Bartoszyc dojadę.